Witam Państwa. Zapraszam na rozmowę z Maciejem Leściorzem z CMC Markets. Porozmawiamy sobie o bardzo ciekawej konferencji Artyści Rynków. Jest to już która edycja, Maćku? To jest trzecia edycja. Witam serdecznie. Trzecia edycja. Skąd w ogóle taka nazwa? Artyści Rynków. Wszystko zaczęło się w 2017 roku w Australii. Nasze australijskie biuro stworzyło taką serię podcastów, czyli nagrań, wywiadów z traderami, z osobami, które miały jakiś istotny wpływ na rozwój rynków finansowych. Mhm. I nam się na tyle spodobało, że postanowiliśmy tutaj na naszym lokalnym gruncie również to publikować. No, problem oczywiście był język, więc spolszczyliśmy to wszystko, nagraliśmy z profesjonalnymi aktorami. Mhm. I w 2018 roku, na początku 2018 wydaliśmy to również w formie podcastów, natomiast słuchając tego można odnieść wrażenie, że to jest audiobook, nie podcast. No, okay. Ci profesjonalni aktorzy robią swoje. I to jest dostępne na kanale na YouTube, mm-hmm. na naszej stronie, czyli na cmcmarkets.pl, również na Compariku. Mm-hmm. Te podcasty są dostępne. I kolejnym krokiem było wydanie książki pod tytułem Artyści Rynków. Początkowo chcieliśmy tylko wykorzystać to do użytku własnego, mm-hmm. taki był zamysł, natomiast Daniel Jaworowicz z wydawnictwa Maklerska, z którym wspólnie tę książkę wydawaliśmy, namówił nas, żeby pójść szerzej, żeby to jednak trafiło do księgarni. Mm-hmm. No i się opłaciło, dlatego że w tym roku ta książka jest nominowana do nagrody Publikacja Roku. No właśnie, no bo ona jest naprawdę bardzo ciekawa. Dokładnie, tam są osoby, które może w Polsce nie wszystkie są tak bardzo znane. Tam jest wywiad z Rejem Barrosem, z Lindą Raszkę, z Jackiem mm-hmm. Szwagerem, który mm-hmm. notabene jest autorem książki o podobnym tytule. Tak. Czyli Market Wizards, Czarodzieje Rynków. Trochę się zainspirowaliśmy. W Australii oryginalny tytuł mm-hmm. całej tej serii podcastów to był Artful Trader. Więc tak się wahaliśmy, czy pójść w stronę właśnie artystów rynku, czy może sztuka rynku. Mm-hmm. Natomiast chcieliśmy na pewno być w tym kręgu. Artyści Rynków brzmi naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Tak. Czy będziecie mieć tą książkę ze sobą na kawsach? Będziemy mieli na kawsach, będzie możliwość otrzymania tej książki od CMC Markets, podobnie jak to miało zresztą miejsce rok temu. Mm-hmm. Wtedy to była świeżynka, jeszcze ciepła, prosto z drukarni. No w tym roku jeszcze w dalszym ciągu nią dysponujemy, także zapraszam. Czy oczywiście. Rozumiem, że będzie jakiś konkurs, czy może po prostu będziecie jakoś klientów nagradzać swoich? Będzie, mamy coś przygotowane, natomiast zapraszam na stoisko CMC okay. Markets, to może niech to będzie dobrze. Niespodzianka, w jakiej formie to dobrze, będziemy. To porozmawiajmy w takim razie o samej konferencji. Możesz powiedzieć, kiedy ona się odbywa, bo rozumiem, że nie będzie tylko w jednym mieście. No i kto tak naprawdę jest tymi artystami rynków? Jeżeli chodzi o polskich artystów rynków, to ich jest rzeczywiście kilku. Konferencje takie większe, sobotnie, odbywają się w dwóch miastach. Mhm. 9 marca w Katowicach, 16 marca w Warszawie. Mhm. To są całodniowe, sobotnie konferencje od 9 rano do 16. I wśród polskich artystów rynku będzie Jacek Kubra, który z nami zresztą jest na tych konferencjach od samego początku we wszystkich miastach, bo te konferencje wcześniej odbywały mm-hmm. poza Katowicami i Warszawą, gdzie już wcześniej byliśmy. Coś pamiętam, coś mi się tak było świta. Było w Krakowie, było w Warszawie, tutaj miałeś okazję też poprowadzić świetną debatę. No, tym razem postawiliśmy na raczej tematykę, bardziej na teorię, oczywiście praktykę w formie wykładów. Debaty tym razem nie będzie, natomiast pewnie wrócimy przy czwartej edycji do tego, bo to fajnie na pewno wyglądało. Tak, no wtedy zrobiliśmy takie portfele testowe i myślę, że będziemy mogli wtedy pokazać, jak tak naprawdę te portfele zachowały się tych, którzy typowali, bo to był Jacek Kubrak, który typował, Dawid Augustyn, Marcin Tuszkiewicz i Piotr Głowacki. Czy oni będą w tej edycji? W tej edycji będzie Dawid Augustyn, będzie Marcin Tuszkiewicz również, mm-hmm. pojawi się Łukasz Fijołek i będzie oczywiście Jacek Kubrak. Jacek Kubrak tutaj zawsze otwiera z wielką pompą tę konferencję, jednak ta siła jego przekazu no, tutaj robi swoje. Dlatego... No jest też znany tutaj w telewizji tak naprawdę, bo ma swój program nieruchomości z Jackiem Kubrakiem co środę. No, te nieruchomości te w przypadku konferencji to myślę, że to nie do końca, bo tam są... Rzecz jasna. Zdecydowanie natomiast... porusza towarzystwo. Tak. Także tutaj to zdecydowanie są ruchomości. Zresztą no Jacek ma taką formę przekazu. Na pewno trafia do wszystkich odbiorców. Nie jest to temat czysto z analizy technicznej, mm-hmm. nie mówi wprost o rynkach,
ale chyba o tym najważniejszym aspekcie, czyli o psychologii, no bo jednak większość siedzi tutaj u nas w głowie, a nie... Tak, psychologia i jak sobie tak naprawdę z tym wszystkim radzić, no bo Jacek ma ogromną wiedzę na ten temat i bardzo duże doświadczenie. Czyli mamy Jacka Kubraka. Tak, tutaj Jacek od samego początku tych konferencji Artyści Rynków ma temat Cool Trader Mind, natomiast tu zawsze jest ciąg dalszy, jest kontynuacja wcześniej rozpoczęte jakiej myśli. Ostatnio było Cool Trader Mind praktycznie, teraz jest Matka Wszystkich Strachów, także też to brzmi. Matka Wszystkich Strachów. Jacek potrafi nazwać potrafi odpowiednio budować wykład. Napięcie, tak. I tu zaczniemy od Jacka, następnie Marcin Tuszkiewicz przedstawi swoją autorską strategię handlu partyzanckiego. Może to brzmi trochę handel partyzancki, jak takie rzucanie się po prostu na głęboką wodę, nie wiadomo co robiąc, tak po prostu chaotycznie, natomiast strategia ma konkretne uzasadnienie. Myślę, że Marcin też będzie miał okazję o tym poopowiadać. Natomiast jest to właśnie bardziej kwestia poczekania na właściwy moment na rynku, no i dopiero taki jako przyczajony, jak partyzant można ten rynek przeatakować, tak? Taki sposób to Marcin tłumaczy. No Marcinie też dodam, że również ma swój program u nas co tydzień. W ten sposób się właśnie tutaj, tworząc listę prelegentów, patrzyliśmy, kto u was występuje. Miło nam bardzo. Po Marcinie ja będę miał okazję pokazać takie elementy dwóch światów tradingu. Świata MetaTradera i świata Next Generation, to jest naszej platformy autorskiej. Natomiast będę to pokazywał z perspektywy zarządzania ryzykiem. To są takie elementy ostatnio szczególnie ważne. Kluczowe tak naprawdę. No nie ma zarabiania bez odpowiedniego zarządzania ryzykiem. Można mieć genialny system, ale źle zarządzać ryzykiem i tak naprawdę nim tracić. Tak, zwłaszcza w ostatnim czasie, kiedy ESMA wprowadziła ograniczenia lewara, ten element stał się jeszcze istotniejszy, no bo trudniej jest nieco dopasować wielkość pozycji, zwłaszcza przy mniejszym kapitale. No i tutaj będę pokazywał, jak się mają ograniczenia MetaTradera, które są jednak loty, w pewien sposób ograniczają nasze możliwości elastyczności zarządzania pozycją, no bo możemy mikrolota, minilota otworzyć, no ale wielokrotności tej wartości zawsze przy tych lewarach aktualnych, na DAX-ie na przykład to jest 600 zł, 1200. A rozumiem, że u was są te możliwości dużo bardziej elastyczne, tak? Tak, tam w zasadzie można robić takie skoki co do wielkości pozycji na depozycie zabezpieczającym, że do 20 groszy. Także praktycznie do każdego kapitału, przy każdej strategii można to dopasować. Okay. Także też te elementy będę pokazywał, jak to wszystko wygląda. Dawid Augustyn natomiast pokaże elementy analizy technicznej pod kątem wielointerwałowej analizy rynków. Też pokaże, jak nie przesadzić, tak? Bo zbyt wiele interwałów, analiza naraz też nie jest zbyt dla nikogo ani dobra, ani korzystna. Tak, zdecydowanie. Tutaj ten złoty środek postara się znaleźć. No i też to jest temat częściowo z analizy technicznej, również omówi częściowo swoje strategie. No i na koniec Łukasz Fijołek zostaje. Czyli Fibonacci. Fibonacci Team School. Łukasz pokaże swoją też strategię i błędy, które popełniał i co by zmienił w swoim działaniu, w swoim tradingu, gdy mógł cofnąć czas. No wiadomo, że każdy zaczynając trochę błądzi. Tak, i tutaj, czyli taka recepta, jak po prostu część tych błędów można ominąć, które każdy z nas tak naprawdę popełnia, jak zaczyna, tak? Tak, no i też poruszę taki ważny temat, ostatnio modny, czy analiza techniczna faktycznie nie działa. Okay. Postara się przekonać, że może działać, no bo jednak analiza techniczna jest formą statystyki. Rafał takie ćwiczenie będzie miał w swojej książce a propos działania analizy technicznej, ale to nie będę zdradzał. I tak nakład wyczerpany. No to ja uważam, że nie można mówić zero-jedynkowo, że coś działa, nie działa. To jest statystyka. Oczywiście. To jest trochę jak z badaniami opinii publicznej. Jeżeli się źle dobierze próbę, to te badania nie wyjdą. Jeżeli się dobrze dobierze, one będą statystycznie miały jakąś wiarygodność. Tak. I tak samo ma analiza techniczna nam pomagać znaleźć właśnie, zwiększyć swoje szanse, zwiększyć swoje prawdopodobieństwo sukcesu. Nie jest na zasadzie widzimy na przykład formację, czy widzimy poziom, to na pewno stanie się to, co się stało miesiąc temu, rok temu, dwa lata temu. Nie, natomiast możemy statystycznie podjąć jakąś decyzję, no i oczywiście zawsze zabezpieczając się, tak, i na wypadek, gdyby to jednak nie zadziałało. Odpowiednie zarządzanie ryzykiem, stop loss i tak dalej, tak? Tak, dokładnie. Czy to będą takie same konferencje, czyli i w Katowicach, i w Warszawie będzie
będzie to samo, czy na przykład osoby, które będą w Warszawie, warto też, żeby zajrzały do Katowic i na odwrót? Tym razem będzie tematyka dokładnie taka sama. Mhm. Natomiast jeżeli ktoś ma możliwość, to i tak zapraszamy, dlatego że sama ta konferencja i wykłady to jest część całości. Oczywiście. Uważam, że najważniejsze są te rozmowy kuluarowe, spotkania z innymi osobami, które mają takie same zainteresowania. Dlatego my od lat stawiamy na spotkania właśnie takie stacjonarne. Mm-hmm. Zresztą ta edycja Artystów Rynków, ja mówię o konferencjach, które jeszcze przed nami, natomiast tak, wczoraj zakończyliśmy niemalże prosto z Sopotu tutaj. Przyszedłem do Comparik 24, dlatego że wczoraj jeszcze o 22 kończyliśmy w Sopocie konferencję. Aha, bo tam był jakiś live trading, prawda? Live training dzisiaj Łukasz prowadzi, natomiast to jest jego indywidualne, a my mieliśmy szkolenie takie popołudniowe, stacjonarne, nieco krótsza forma też w ramach trasy Artyści Rynków, ale w czterech miastach mieliśmy takie popołudniowe. I to właśnie wczoraj to zakończyliśmy, przed nami te dwie konferencje. I świat generalnie tutaj, jeżeli patrzymy sobie na naszych konkurentów, jednak większość stawia na webinary. No są one prostsze i tańsze. Prostsze, tańsze, natomiast to nie jest ten sam przekaz. Nie ma tego kontaktu bezpośredniego i właśnie to, o czym wspomniałem, ten najważniejszy element, nie ma możliwości porozmawiania ze sobą. Często nawet osoby, które są od lat, te osoby, które przychodzą, nieraz są bardziej doświadczone niż prelegenci, bo są na rynku od 25, tak, są historie o tym, jak pierwsze akcje Banku Śląskiego były kupowane. Także to doświadczenie jest i można się zastanowić, po co ktoś z takim bagażem doświadczeń przychodzi na szkolenie, konferencję. Natomiast zawsze taka osoba może raz, że wyłapać coś, cokolwiek, jakiś element, który pomoże jeszcze poprawić swoją strategię, coś, co od 20 kilku lat nawet kształtuje. No i druga rzecz, przede wszystkim szansa porozmawiania. Może z kimś innym, stał w kolejce po te akcje banku. Tak, zdecydowanie warto rozmawiać. Nigdy nie wiadomo, kiedy jakiś malutki element, który wychwycimy na takiej konferencji, przełoży się później po prostu na nasze zyski. Czyli rozumiem, że macie zamiar kontynuować tą akcję edukacyjną, no bo trzeba tutaj absolutnie oddać wam, że seria podcastów, wydanie książki, seria darmowych seminariów, bo to nie jest tak, że to jest tylko dla klientów, prawda? Tak, to jest też istotna kwestia, więc robicie naprawdę, naprawdę dużo, jeżeli chodzi o edukację inwestorów. Śmiem twierdzić, że no dużo, dużo więcej niż większość naszych rodzimych domów maklerskich. Staramy się być fizycznie, tak jak tutaj w Polsce jesteśmy w postaci oddziału, notabene prowadzącego działalność maklerską, to też szerzej niż większość zagranicznych brokerów, także też staramy się fizycznie w różnych miastach pokazywać, bo mając biuro jedno w Warszawie, polski nasz oddział się tutaj mieści lokalnie, nie ma możliwości spotkania się z klientami ze Szczecina, z Zielonej Góry, z Rzeszowa, właśnie z Trójmiasta, tak? No są dość odległe regiony, dlatego zamiast zapraszać klientów do nas, my sami przyjeżdżamy do nich. Także to jest jakaś taka forma umożliwienia kontaktu. To też osobom zależy, a tu mówimy o klientach, natomiast te szkolenia są otwarte, czyli nie trzeba być klientem CMC Markets, absolutnie nie trzeba mieć rachunku. Natomiast warto się zapisać i zresztą tutaj ze względów logistycznych ten zapis jest potrzebny, jako że forma jest całodniowej konferencji, oczywiście. No to my przygotowujemy oczywiście odpowiedni i posiłek dla wszystkich, jest pełen catering. Także ze względów logistycznych na stronie www.artyścirynków.pl Można się zarejestrować i dokładne godziny tam są podane. Tak, pełen harmonogram, wysyłam oczywiście też potwierdzenie, wszystkie szczegóły tam będą. Także rozumiem, że tutaj już tak naprawdę padła też obietnica, że będzie również czwarta edycja konferencji. No, mówimy to przed trzecią, ale też warto o tym poinformować, jeżeli to jest cykliczne. Czy planujecie to jesienią, czy raczej to już będzie 2020 rok? Czy może jeszcze nie chcesz tego zdradzać? Myślę, że mogę zdradzić. Od samego początku, jak tutaj w Polsce działamy w postaci oddziału, mamy dwie edycje szkoleń i konferencji. Jedna taka późno-zimowa, wczesno-wiosenna. Czyli tak jak mamy teraz. A kolejna będzie na przełomie października, listopada.
Tak, okay. Miało miejsce. Czyli już można sobie szykować wstępnie jakieś terminy i weekendy. Tak, jeszcze może się nie pakować, bo nie wiemy dokładnie, kiedy to będzie, i gdzie. Ale będziemy informować na pewno w okolicach końca wakacji. Na naszej stronie też się pojawi harmonogram. A czy masz może jakieś informacje, bo rozumiem, że to Australia jakby zrobiła ten projekt artystów rynku książki samej. Czy planujecie jako globalna marka CMC podobne projekty edukacyjne, właśnie wywiadów z takimi no naprawdę znanymi traderami i profesjonalnymi? Może coś innego? Póki co myślę, że skupimy się na kolejnej próbie przetłumaczenia podcastów australijskich, dlatego że już pojawiła się seria Artful Trader 2 w Australii. Też bardzo ciekawe są postaci tam, z nimi są te wywiady, dlatego też w podobny sposób na pewno spolszczymy. Czy książka, to nie wiem, zobaczymy. To wszystko jest na etapie planowania dopiero. Mm-hmm. A czy z polskimi traderami? Na pewno byłoby fajnie. Także taki pomysł też był. Mamy jednak trochę osób, choćby te osoby, które z nami jako prelegenci występują, no bo tutaj mówimy o aktualnej edycji, tak, ale w przeszłości z nami wspólnie był jeszcze Piotr Głowacki, o którym mówiliśmy, był Piotr Grela, tak. Był Maciej Goliński, był Daniel Kostecki. Tak, nie chciałbym nikogo pominąć poza tymi osobami, które są teraz. Natomiast no, rzeczywiście sporo osób z nami już działało. Sporo tych artystów pokazaliśmy, dlatego wywiady z nimi też myślę, że byłyby ciekawe. Chętnie osoby posłuchały i poczytały sobie. To ja cię tak zaczepię po raz kolejny, bo to tak naprawdę zaczepiam cię regularnie co roku o to, kiedy wreszcie jako CMC przywieziecie jednego z tych artystów rynku, z którymi robiliście globalnie wywiady, no mam nadzieję, że na kawsy. W tym roku rzeczywiście nie, no kawsy już są za 3 tygodnie. Jakiś termin bym wam znalazł, jeżeli przywieziecie na przykład Lindę Raszkę. Zobaczymy, czy Linda ma wolny termin w kalendarzu, porozmawiamy. No ale tak poważnie, być może rzeczywiście w kolejnych edycjach kogoś tutaj sprowadzimy. No wśród osób, które są wśród rozmówców, tak, z naszego głównego analityka jest również prezes CMC Markets, Peter Krodas, który myślę, że chętnie by się też tutaj pojawił, a to jest osoba, która w 1989 roku CMC Markets założyła, rozwinęła z firmy, która początkowo kilka osób zatrudniała, no, do potęgi globalnie działającej, zatrudniającej kilkaset osób, tak, prawie 1000 osób. W tej chwili w Australii też przejęliśmy jeden z największych tamtejszych banków i kolejne pół miliona klientów doszło do CMC Markets. No to, także, to jest bardzo, no, bardzo ciekawe. Jakby osoba, która no, konkretnie na tym rynku namieszała, tak, wprowadziła CMC Markets na giełdę w 2016 roku. Więc tutaj cały czas działa i jego historia, w sumie tak bym porównał, jest trochę podobna do Apple'a, można powiedzieć, tak? Tutaj też miał krótką przerwę w byciu prezesem i w momencie, kiedy odpuścił, minimalnie gorzej zaczął się dziać, wrócił i nagle znowu CMC Markets właśnie został wprowadzony na giełdę, tak? Tutaj zaczęło przeżywać swój najlepszy okres. Więc myślę, że miałby sporo do opowiedzenia. Też jako trader zaczynał zresztą. No to, także to. Na pewno byłoby bardzo fajnie i bardzo ciekawie i ludzie chcieliby posłuchać prezesa, który zbudował tak duży globalny biznes. A nawiązując do tego globalnego biznesu, powiedz, no bo działacie na wielu rynkach. Czy ESMA namieszała tak bardzo na rynku europejskim, czy raczej z waszego punktu widzenia te zmiany wcale nie są takie złe? Czy z punktu widzenia biznesu częściowo na pewno trochę namieszała, no bo to siłą rzeczy muszą obroty
spaść, skoro tak zmieszają się lewary. Docelowo, no tutaj wiążemy pewne nadzieje z tym, jako jeden z tych trzech największych brokerów globalnie, no też na pewno mamy większe szanse w momencie, kiedy się będzie działo to, co zapewne się stanie, czy będzie pewna konsolidacja na rynku. Mniejsze podmioty siłą rzeczy będą musiały tutaj zrezygnować ze świadczenia swoich usług, bo stanie się po prostu, staje się coraz mniej opłacalne, zwłaszcza dla działających w różnych modelach biznesowych firm. Dlatego no tutaj są szanse, tak? Natomiast z punktu widzenia klientów nie można powiedzieć jednoznacznie, czy to było korzystne, czy nie, bo statystyki tak naprawdę się nie zmieniły. No właśnie. Trzeba publikować te wyniki klientów i tak naprawdę to jest kwestia błędu statystycznego, bo to się zmienia o 2-3 punkty procentowe w jedną lub drugą stronę. A jednak zmniejszenie dźwigni no, jest niekorzystne dla klienta, bo wymaga od niego wyższych depozytów i no, mniejszej dywersyfikacji portfela tak naprawdę, bo już nie można otworzyć kilku długo- czy średnioterminowych pozycji, bo po prostu dźwignia już nam na to nie pozwala. Tak, no i rzeczywiście, zwłaszcza osoby z mniejszym kapitałem zostały odcięte od możliwości inwestowania na niektórych grupach aktywów. Tam, gdzie te minimalne depozyty sprawiały, może nie, że nie mieliby środków, natomiast no, musiałoby dość ryzykownie większość kapitału przeznaczać pod depozyt zabezpieczający. Także my zawsze tego odradzaliśmy, zawsze taki bufor się powinno zostawić. No oczywiście przy mniejszym lewarze ten bufor też nie musi być aż tak duży. Zawsze trzeba racjonalnie do tego podchodzić i proporcje zachować. No ale faktycznie niektórym osobom to utrudniło, ale też zawsze sugeruję przeanalizowanie swojej historii, bo wiele osób rzeczywiście nawet stwierdza tak już bardzo dramatyczny sposób, że w tym momencie rynek Forex CFD przestał istnieć, tu już nie ma szans nic zrobić. A to wcale nie jest prawdą. To tak nie jest. I analizując właśnie historię z własnego rachunku, tej ery, nazwijmy to przed ESMOWej i po ESMOWej, można wnioskować, że wcale się wiele dla niektórych nie zmieniło. Dlatego, że trzeba pamiętać o tym, że lewar faktyczny, który wykorzystujemy i to, co jest blokowane przez firmę inwestycyjną, przez brokera jako depozyt zabezpieczający, są dwie różne rzeczy. Broker może nam zablokować, owszem, 5% pod depozyt zabezpieczający, czyli lewar z jego perspektywy jest 20-krotny, ale jeżeli my mamy wszystkie pełne środki, żeby otworzyć całą pozycję, to my się wcale nie lewarujemy. Czyli to nawet prawda, jeżeli by oczywiście ten instrument bazowy spadł do wartości zero, no to oczywiście jest niemożliwe w przypadku tego typu instrumentu zazwyczaj, no ale różne rzeczy na rynku się dzieją, no to nie ma jakiegoś ryzyka utraty większych środków niż kapitał. Teraz to i tak zostało odcięte, już nie ma takiej możliwości nigdzie, bo ESMA też oprócz zmian lewara wprowadziła ochronę przed saldem ujemnym jako obowiązkowy element. No właśnie, element. To jest zdecydowanie dobra zmiana dla klientów. Bardzo dziękuję Ci za wizytę. Zapraszamy artyścirynków.pl, tam można się zapisać na konferencję w Warszawie i w Katowicach. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.